Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco Państwa witam w dzisiejszy wieczór. Zapraszam na nasze rozmowy niedokończone. Temat i gość bardzo ciekawy. Jest naszym gościem dzisiaj pan doktor habilitowany Krzysztof Pirasz, psychoterapeuta i teolog biblijny. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże. Witamy serdecznie w naszym studio. Drodzy Państwo, a chcemy mówić z panem doktorem o męskości i kobiecości jako o wyzwaniach społecznych i pedagogicznych. Męskość i kobiecość, temat bardzo aktualny, chyba do tego nie trzeba nikogo przekonywać, ale też, który gdzieś jest bardzo rozmywany, zaciemniany, gdzieś mamy z nim jakieś różne trudności. I tak myślę, panie doktorze, może wyjdźmy od takiej bazy w naszym myśleniu o męskości i kobiecości, o tym, co nam ukierunkowuje nasze myślenie, nam, ludziom wierzącym, Pismo Święte, Słowo Boże, gdzie mamy pewną taką antropologię pokazaną bardzo jasno od samego początku, od Księgi Rodzaju, od stworzenia człowieka, jakby Pan Bóg chciał od razu nasze myślenie na ten temat, no, naszej tożsamości, każdego z nas, od razu nam ustawić. W jaki sposób to nam może pomóc, Księga Rodzaju, stworzenie człowieka, myśleć, odczytywać swoją własną tożsamość jako mężczyzny czy jako kobiety? Właściwie z Księgą Rodzaju jest o tyle ciekawa sytuacja, że im więcej wiemy na temat płciowości z punktu widzenia psychologii, tym bardziej ten tekst wydaje się być bardziej genialny. W takim sensie, że właściwie mamy tam dwa opowiadania o stworzeniu. Myślę, że dobrze wiemy, jedno jest elohistyczne, drugie jest jachwistyczne. To elohistyczne tam jest od rodzaju 1.1 do 2.4 i później od 2.4 czy 2.4b w zasadzie do 25 mamy opowiadanie jachwistyczne. I to jachwistyczne jest szczególnie ciekawe, chociaż ono jest troszeczkę mniej znane, albo zlewa nam się, kiedy czytamy lekturę Pisma, kiedy czytam Pismo Święte, ze względu na to, że w momencie, kiedy patrzymy na tekst elohistyczny, no to tam po prostu mężczyzna i kobieta są stworzeni razem. Jako mężczyzna, kobieta dostają wspólnie przykazanie, żeby czynili sobie ziemię poddaną, żeby się rozmnażali, wobec czego widzimy, że jest tam pewnego rodzaju komplementarność. Natomiast w przypadku tego opowiadania jachwistycznego, które jest właściwie starsze niż elohistyczne, to jest nieco inna historia. Że mężczyzna jest stworzony poza ogrodem na samym początku. Że właściwie on jest wrzucony do takich surowych warunków po to, żeby ten ogród był nawadniany, żeby on się nim opiekował, żeby go strzegł. I on to robi. Natomiast w momencie, kiedy on to robi... On buduje dom na początku, tak? Nie ma domu, raczej koncentruje się na pracy. Mhm. I proszę zobaczyć, jaka to jest niezła intuicja tych autorów biblijnych, że patrzą na to, że mężczyzna pierwotnie rzeczywiście bardzo mocno koncentruje się na swoich działaniach, takich indywidualnych. I dlatego właśnie jeszcze przed grzechem pierworodnym pierwsza rzecz, która nie jest dobra według Biblii, to jest to, że mężczyzna jest sam. Że powinno się uczynić mu pomoc. Tam jest takie ciekawe słowo ezer. Natomiast ezer nie oznacza wysoce wykwalifikowanej pomocy domowej, powiedzmy, czy do prac ogrodniczych, ale oznacza kogoś, kto faktycznie jest bardzo istotnym wsparciem, kimś, kto w jakiejś mierze uzupełnia braki. Bóg jest na przykład ezer dla Izraela też. I w momencie, kiedy pojawia się ta kobieta, no to dopiero wtedy można było powiedzieć, że mamy w pełni do czynienia z człowiekiem. Że człowiek w takim ujęciu biblijnym to jest faktycznie mężczyzna i kobieta razem, bo tylko wtedy są w stanie wypełniać przykazania Boże. Nawet to jest interesujące, bo kiedy mówimy o płciowości, to można się zastanowić, pod jakim kątem będziemy mówić o męskości, kobiecości. Natomiast każdy z tych wymiarów, czyli taki powiedzmy biologiczny typowo, czy taki powiedzmy morfologiczny, jeżeli chodzi też o nasz wygląd, psychologiczny, duchowy, społeczny, jest właściwie obecny w tym tekście biblijnym. Bo nawet pod kątem samego źródłosłowia, mężczyzna to jest zakar. To słowo oznacza męskość, ale oznacza też przy okazji bardzo fizycznie. Pal, czy na przykład męski narząd płciowy. Natomiast w przypadku kobiety mamy nekebę. Nekeba, słowo, które oznacza na przykład studnie, dziurę, dziuple. Więc nawet pod tym kątem, typowo fizycznym, widać pewnego rodzaju komplementarność. Samo słownictwo użyte w tym opisie. Tak, słowo Ewa, które często jest postrzegane jako to oznaczające, zresztą taka też jest etymologia biblijna, życie, oznacza także i dialog, to słowo hawach.
Jest nawet taka legenda żydowska, często ją przytaczam nawet na zajęciach, mówiąca o tym, że w trakcie stwarzania Bóg na początku tworzy mężczyznę i kobietę jako istoty zrośnięte do siebie plecami. I dopiero kiedy ich rozdziela i kieruje ich twarzą w twarz do siebie, to w pełni stają się ludźmi, bo w pełni poznają oblicze drugiego człowieka. Zresztą tego typu motyw niektórzy filozofowie, na przykład Franz Rosenzweig, także przedstawia, czy właściwie twórca filozofii dialogu. Bardzo, bardzo ciekawy taki wątek. Ale to też, swoją drugą, panie doktorze, jest ciekawa rzecz, że mężczyzna ma wszystko, ma cały świat. Ma wszystko, ma morza, rzeki, zwierzęta, no cały świat jest jego. Ale jest, on sam czuje, że to jeszcze nie jest to. I dopiero kiedy zobaczył kobietę, mówi tak, to jest z mojego ciała kość, z mojej kości. Taka jakby, jakby oddech ulgi. Ale to wszystko jest jego i to jest jednocześnie dla niego zagrożeniem. Bo jeżeli mężczyzna nie będzie miał takiego naturalnego hamulca w realizacji swoich pasji, to może się okazać, że właściwie zamieni się w egoistę, który będzie się skoncentrował tylko i wyłącznie na sobie. I będzie się koncentrował na zdobywaniu rzeczy. Zresztą to jest ciekawe w psychologii komunikacji też, że jak popatrzymy na klasyczne rozmowy mężczyzn i kobiet, oczywiście opieram się na pewnej stereotypizacji, kobiety bardzo często mówią o relacjach. O osobach, o ludziach. Tak, o osobach. Byłam z tym, rozmawiałam z tamtą, ten mi się nie spodobał, tego już nie mogę znieść, ja mu wtedy powiedziałam i tak dalej, i tak dalej. Jak idę na przykład sobie gdzieś tam, widzę studentów, którzy rozmawiają, to czasami takie rzeczy mi przychodzą do ucha gdzieś. A mężczyźni często rozmawiają o rzeczach. Nowy samochód, nowy laptop, dom, fotowoltaika, tego typu rzeczy, prawda? Rzadko kiedy pytają, słuchaj, co u ciebie, czy syn zdrowy, czy wszystko w porządku z rodziną? Nie, nie. Ile ma koni, to coś, czym przyjechałeś? Ale to pan pokazuje, jak bardzo my się różnimy. No to wiemy, że my się różnimy, tak? Tak. A równocześnie przy całej tej naszej różnicy między mężczyznami a kobietami, równocześnie jesteśmy głodni siebie. To znaczy my potrzebujemy, różnimy się, ale my potrzebujemy tej odmienności i jakby na nią oczekujemy, że ta odmienność do mnie przyjdzie. Tak, dokładnie. Jak to działa? Dokładnie. To świetnie pokazuje Mark Gungor, ale też Emerson Egeris w takiej książce Miłość i szacunek, że mężczyzna na przykład bardziej potrzebuje szacunku niż miłości, kobieta bardziej potrzebuje miłości niż szacunku. Oczywiście jedno i drugie jest potrzebne. Tutaj mówimy o pewnego rodzaju akcentowaniu. I co ciekawe, że nawet święty Paweł, jakby patrzeć na list do Efezjan, 5 rozdział, to tam daje taką radę, że mężczyźni mają kochać swoje żony, a żony mają szanować swoich mężów. I można zadać sobie pytanie, no dlaczego nie ma rady dla mężczyzny, że ma szanować swoją żonę? Bo mężczyzna szacunek ma już nie podpisany. Jego sposób funkcjonowania w społeczeństwie opiera się na ustaleniu pewnej hierarchii. Dlatego ma się nauczyć miłości. Ma się nauczyć relacji, co jest bardzo trudne. Mówię to też jako małżonek z ponad 20-letnim stażem. Natomiast kobieta, co też jest trudne, ma się nauczyć szacunku. Dlaczego szacunku? No bo miłość też już, chociażby nawet typowo biologicznie, chociaż tego autor biblijny nie wiedział, jest bardziej predysponowana do tego, żeby tę miłość dawać. Jest bardziej ukierunkowana na relacje. Estrogeny, progesteron, oksytocyna, to wszystko sprawia, że jest bardziej przystosowana nawet pod względem biologicznym, jakkolwiek by się nie zgadzali różnego rodzaju ideolodzy, do tego, żeby tworzyć relacje. Czy nie ma pan wrażenia, że dzisiaj mamy taki świat, troszkę sobie teraz krótko, ale króciutko, trochę ponarzekamy na ten świat nasz współczesny, odrobinę, tak? Mianowicie, że z jednej strony mamy takie rozmywanie różnic, mówimy unisex, ubrania, wiele rzeczy i tak dalej, tak? A drugie ekstremum, jakie dzisiaj możemy zobaczyć, mnożenie tych płci ideologicznie motywowane, to wszystko jest w nieskończoność. W dziesiątki, czy nie wiem, ile tam tych płci jest możliwe do wyliczenia, tak? 50 kilka z tego, co na Facebooku podobno gdzieś tam wkładali konta. W każdym razie, czy mówienie dzisiaj w psychologii, pan jest tutaj psychologiem, a więc... Psychoterapeutą i pedagogiem. Ale chcę pytać, czy ten nurt, ten kierunek poznawania, czy on jest dzisiaj rozwijany, czy on jest, nie chcę mówić, traktowany poważnie wśród naukowców, no tu postawię kropkę z moim pytaniem. Jak to jest w takim dwóch ekstremach, które dzisiaj widzimy wokół siebie, w takim świecie potocznym, medialnym, przekazie i tak dalej, i to zderzenie z tym, co mówimy my jako chrześcijanie, jako katolicy. Mężczyzna i kobieta, tak nas Pan Bóg stworzył. I to mówi też biologia, nauki. I o tych dwóch ekstremach, o których tutaj ojciec mówi, czyli zarówno o kwestii
Rozmywania różnic? Rozmywania różnic, jak i tworzenia bardzo wielu rzeczy. Bym powiedział, że one przynależą do jednej kategorii, do takiego ideologizowania i uciekania od prawdy tak naprawdę. No, to jest też taki paradoks, że często oskarża się katolików o to, że bardzo ideologicznie patrzą na różne kwestie, także i na kwestie płci. Tymczasem my patrzymy na kwestie płci pod kątem ściśle, bym powiedział, naukowym. Bo nawet kiedy poruszaliśmy na samym początku kwestie płciowości mężczyzny, kobiety w Biblii, to okazuje się, że zwracamy uwagę na różnice, które przecież są. I te badania dotyczące płci, począwszy od już takiej starej, leciwej, wymagającej pewnych aktualizacji książki Płeć mózgu pani Moir i pana Gisela, aż po powiedzmy takie nowe książki, mogę tutaj przytoczyć chociażby książkę Jamesa Kalata Biologiczne podstawy psychologii, wydanie najnowsze, to jest bodajże 2022 rok, bardzo wyraźnie podkreśla się różnice w płciowości na wielu różnych obszarach. Począwszy od kwestii na przykład proporcji pewnego rodzaju części mózgu, układu hormonalnego, co jest oczywiste. Przecież te nasze zewnętrzne cechy płciowe, które nas różnią, w dużej mierze też wynikają z odrębnej gospodarki hormonalnej. Jeżeli teraz będziemy mówili, że wszyscy jesteśmy tacy sami, dokładnie, no to będzie to ewidentne kłamstwo. I badania dotyczące płciowości jak najbardziej myślę, że są, żeby tutaj tak nie narzekać. Także te pozytywne, zgodne z prawdą. Natomiast one trudno w przestrzeni takiej publicznej, w popkulturze, mają bardzo trudno, jeżeli chodzi o przebicie się. Dlaczego? No bo bardzo popularne jest określanie siebie jakąś nową nazwą, powiedzmy. Czytałem nawet przed naszym spotkaniem takie wyniki badań, może już trochę nieaktualne, bo sprzed 15 chyba czy 16 lat, które pokazują na przykład, że osób transseksualnych na przykład, czyli takich, które zmieniły płeć, w Stanach Zjednoczonych jest mniej więcej około 0,3%. W przypadku osób na przykład homoseksualnych to jest coś w granicach 3,5%. Wobec czego nie są to wcale jakieś wielkie liczby. I tutaj mówimy tylko o kwestii powiedzmy heteroseksualności czy homoseksualności, gdzie, co warto zaznaczyć, płeć ciągle była określona jako ta sama. Natomiast teraz w momencie, kiedy mówimy, że ludzie mogą mieć różną płeć, to tak naprawdę dla mnie osobiście jest to wyraz tego, że poszukują własnej tożsamości. I tu bym się odniósł do jednej takiej, wydaje mi się, bardzo istotnej rzeczy, jeżeli chodzi o mówienie o męskości i kobiecości, czyli do tego, skąd my czerpiemy te wzorce. Skąd wiemy, co to znaczy być mężczyzną i kobietą. I dość często zapomina się o tym, że my te wzorce, my budowanie swojej tożsamości czerpiemy z domu. Wobec czego, jeżeli tutaj pojawia się problem z pewną niedookreślonością, kim jest mężczyzna, kim jest kobieta, a dodatkowo świat proponuje bardzo wiele różnego rodzaju rozwiązań bez próby aksjologicznej oceny. Możesz być kim chcesz, bez żadnych konsekwencji. No to jest to tyle niebezpieczne, że jest to, znów tu użyjmy tego słowa, kłamliwe. Bo każdy wybór w naszym życiu powoduje pewne konsekwencje. Jak jest rola właśnie a propos rodziny, tutaj pan wspomniał, tutaj jako fundament naszej tożsamości, relacji z ojcem dla chłopaka, czy z matką dla dziewczyny. Bo dzisiaj mówimy tutaj, też mamy doświadczenie w rodzinach o na przykład nieobecności ojca. Tak. Czy matki mamy, mówimy o tych sierotach, już może teraz to jest mniej, ale to parę lat temu jeszcze wstecz. Sieroty europejskie, tak? Wyjazd rodziców za pracą, za granicę. Nieobecność tego czy drugiego rodzica skutkuje. Ta nieobecność mentalna jest w dalszym ciągu, myślę, że bardzo dużym problemem. Mentalna, fizyczna tak, jest, ale mentalna. Tak, tak. Nawet kiedy powiedzmy rodzic jest w domu, ale jest zajęty sobą, jest zajęty pracą. Ja sam zresztą widzę po sobie, jakie mam problemy w momencie, kiedy na przykład mam pracę do późnych godzin, nie wiem, zajmuję się pacjentem, ewentualnie coś piszę. Teoretycznie jestem, natomiast w praktyce no, widzę, że mogłoby mnie być więcej. I powiedzmy, mając tę świadomość, próbuję coś z tym zrobić. A co w sytuacji, kiedy ktoś nie ma takiej świadomości? I tutaj znów wracamy chociażby do tego schematu myślenia męskiego, o którym mówiłem. Czyli, że mężczyźni przyzwyczajają się do posiadania rzeczy. I bardzo dużą pokusą jest to, żeby żona, dzieci także byli traktowani w kategoriach pewnych rzeczy. Odhaczone. Tak? Mam dom, mam samochód, mam żonę, mam dzieci. Widzę, że gdzieś się kręcą. Super, fajnie. Jestem wszystko spełniony. Działa, funkcjonuje dobrze. Tak, a tymczasem my właśnie mamy się nauczyć tej miłości opartej też na relacji, co jest trudne.
chociażby z tego względu, że nawiązałem chociażby do estrogenów. Mężczyzna z dominujących hormonów ma testosteron i po części także i wazopresynę. To są takie hormony, które niespecjalnie wpływają na więź, ale one raczej wpływają na poczucie terenu, na rywalizację. Czasami jest nazywany testosteron hormon takim hormonem samotnego łowcy. I dużo wymaga od mężczyzny to, żeby faktycznie zauważył swoją rodzinę, zauważył swoje dzieci. Ale z drugiej strony, patrząc z perspektywy dziecka, no to taki tata, taki autorytet powiedzmy, ten człowiek, który stanowi pewien wzór, pewien fundament do tego, żeby postrzegać świat, który daje pewne szkiełko, przez które możemy patrzeć na rzeczywistość, jest niesamowicie ważny. Bo jeżeli nie będzie tej żywej osoby, no to będzie świat wirtualny. To będą rozwiązania dużo łatwiejsze, dużo przyjemniejsze, ale czy prawdziwe? Czy to jest tak, że w świat wprowadza chłopaka ojciec powinien, a dziewczynę mama? Czy to jak to jest? Ja bym tutaj powiedział jednak o pewnej komplementarności. Że najlepiej by było, gdyby faktycznie dziecko patrzyło na relacje rodziców pomiędzy sobą i w ten sposób kształtowało swój obraz nie tylko męskości, nie tylko kobiecości, ale też relacji, która zachodzi pomiędzy mężczyzną a kobietą. Bo to wydaje mi się, że jest kluczowe, kiedy uczymy się też pewnej komunikacji. Nie tylko tego, co ta osoba może nam powiedzieć, ale poprzez obserwację, jak ta osoba żyje. I rzeczywiście, nawiązując chociażby do takiego bardzo ciekawego ruchu przebudzenia męskości, który się pojawił w Stanach Zjednoczonych w latach 90., ja bym zwrócił uwagę na książkę Dzikie serce Johna Eldridge'a. Myślę, że popularna w Polsce, może trochę mniej popularna jest książka, która wyszła nieco wcześniej, bo w 1994 roku Wrażliwy wojownik z Stuebera. Natomiast w obu tych książkach podkreślone jest to, że relacja z ojcem jest fundamentalna dla dziecka w ogóle. Nie tylko dla chłopca, ale też dla dziecka. Dlaczego? No bo jakby nie było, jeżeli mężczyzna patrzy na to, dorastający mężczyzna, które miejsce zajmuje w hierarchii, to musi mieć kogoś, kto w tej hierarchii jest wyżej i ma przekonanie, że ten ktoś słusznie stoi gdzieś wyżej w hierarchii. Ma autorytet. Tak, ma autorytet. Z kolei kobieta, która jest ukierunkowana na relacje, to będzie tworzyła sobie obraz mężczyzny na bazie tego, jak będzie obserwowała ojca. Czyli powiedziałbym, i tutaj nie będę taki 50-50 równo traktował mężczyzn i kobiet, że jednak mimo wszystko rola mężczyzny jest fundamentalną. Jest chyba nawet nieco ważniejsza niż rola kobiety, jeżeli chodzi o budowanie własnej tożsamości. Mhm. Dla syna, dla córki też? Tak. Mówimy? Tak. Obojgu dzieci. Ale jeśli można, patrząc na to też z drugiej strony, nie tylko dla dzieci ważny jest ojciec, ale także można powiedzieć, że dzieci są ważne dla niego. Bo w pewnym momencie naszego życia, kiedy dokonujemy już pewnego takiego, bym powiedział, takiej analizy tego, co osiągnęliśmy w życiu, potrzebne jest dla nas także i to, żeby realizować się poprzez to, że staniemy się autorytetem dla kogoś innego. Zarówno w sensie dosłownym, na przykład mając własne dzieci, jak i też w sensie nieco metaforycznym, mając swoich uczniów na przykład, mając swoich parafian, mając kogoś, dla kogo rzeczywiście będziemy pewnym wzorcem, autorytetem, że będziemy czuli, że jest dla kogo żyć w tym kontekście. Mhm. Panie doktorze, mówiliśmy troszkę o tym naszym świecie, w wymiarze tym takim ideologicznym tutaj, tak? Ale też ten nasz świat w takim wymiarze nawet takim logistycznym, już mówię, o co mi chodzi. Czy nie jest tak, że on nie ułatwia bycia mężczyzną czy kobietą? Świat, który wymaga... To może dziwnie zabrzmi, bo chcę powiedzieć, że świat, który wymaga pewnej takiej dopasowywania się, trochę nas szufladkuje ten świat, ale nie wiem, ktoś pracuje w jakichś firmach, w korporacjach, masz być stąd dotąd, tak? Masz być punktualny, dobra cecha, tak? Ale nie masz być jednakowo się ubierać. Dyscyplina jest czymś ważnym, tak? Ale choćby wspomniany John Eldridge. On właśnie to pokazuje jako takie troszkę duszenie mężczyzny w mężczyźnie. Mhm. Tutaj, tak? Gdzie on pisze o tej dzikości serca, że to jest ta tożsamość męska. Tymczasem też nasz świat, on tak pisze, trochę nas tego mężczyzn pozbawia. Nie. A nawet i pewna wizja świętości w kościele. Łagodna, grzeczna, bardziej kobieca niż męska. Można zauważyć, że zarówno w kontekście kościoła, jak i edukacji mamy daleko idącą feminizację niestety. I to też widać, gdyby popatrzeć na nasz taki klasyczny pruski system edukacji, to on jest skupiony na posłuszeństwie, ale jednak na posłuszeństwie, które jest egzekwowane przez kobiety.
co już jest takie dosyć ciekawe. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że taki, powiedzmy, młody człowiek ma siedzieć w ławce przez kilka godzin, kiedy właściwie zgodnie psychologowie rozwojowi mówią, że nasza uwaga potrafi być utrzymana przez jakieś 20-25 minut, a później uciekamy myślami, chyba że coś jest niesamowicie fascynujące. Daj Boże, by ta audycja taka dla Państwa była, bo możecie się szybko znudzić. Więc jeżeli dorosły ma z tym problem, to cóż dopiero młody człowiek, który w momencie, kiedy dojrzewa, zwłaszcza chłopiec, ma 20 razy więcej testosteronu niż kobieta. Kiedy jego energia dosłownie rozsadza. On ma być uczony tego, żeby był posłuszny, żeby zachowywał się w sposób zuniformizowany, zunifikowany. I słyszysz, widzisz, Franiu, a Marysia jest grzeczna, a ty jesteś niegrzeczny. Tak, jest porównany do takiej Marysi, wobec czego on z biegiem czasu staje się Marysią, jest bardzo grzeczny, ma wzorowe zachowanie, ma średnią 5-8. To się opłaca, ma piątkę. Albo 5-9, tak, dokładnie. I ten pięknie ułożony chłopiec, nieco, proszę wybaczyć za wyrażenie, wykastrowany w jakiejś mierze kulturowo, później wychodzi ze szkoły, która mówi mu, jesteś cudowny i wspaniały i potrafisz wszystko, i trafia na brutalny, twardy rynek, gdzie mówi mu się, bądź teraz rekinem biznesu, walcz, rywalizuj, bądź przedsiębiorczy. Przecież on nie wie jak, nawet jeżeli miał ku temu jakieś predyspozycje. I to jest ogromny dramat współczesnego mężczyzny. Właśnie ten John Eldridge, o którym ojciec wspominał, mówi o tym, że takie zasadnicze pytanie mężczyzny, które on sobie zadaje, to jest pytanie, czy ja jestem silny, czy ja w ogóle jestem prawdziwym facetem. Czy patrząc w lustro, to nie jest coś takiego, że ja jestem tylko jakąś namiastką, że może tutaj zewnętrznie wszystko pasuje, ale czy ja jestem w stanie poznać jakąś kobietę, czy jestem w stanie nawiązać jakąś trwalszą relację, czy jestem w stanie być mężem i ojcem. I dramatem jest to, że wielu z tych mężczyzn zadaje sobie od razu na to pytanie, udziela odpowiedzi negatywnej. No, nie jestem na tyle silny. Mówi Eldridge o tych trzech pragnieniach, które ma mężczyzna w sercu. Pragnienie stoczenia bitwy, przeżycia przygody, uratowania pięknej. Tak. Pięknej swojej. Uratowania pięknej. A znowu piękna, żeby było tak, tak. Też dopowiedzieć trzeba. Kobiece serce, czego pragnie, też on pisze o tym. Pragnienie, by o nią walczono. Bo chce być ważna dla kogoś, tak? Chce dzielić, a drugie, chce dzielić z kimś przygodę. Nie być przygodą, tylko dzielić z kimś przygodę. I pragnienie posiadania, pragnienie, aby jej piękno było odkryte. Żeby ktoś zauważył, że ona ma w sobie piękno. Tylko i w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia we współczesnej kulturze z pewnego rodzaju barbaryzacją. Że zarówno siła, jak i piękno to jest coś, co jest właściwie kojarzone z tym, co jest zewnętrzne. Mnóstwo kobiet zarabia teraz na swoim pięknie, nie wiem, chociażby na różnych serwisach, powiedzmy, takich społecznościowych, czy takich, gdzie płaci się za zdjęcia. I pytanie, czy faktycznie to jest piękno, o które chodzi? Czy mężczyźnie o takie piękno chodzi? Czy kobiecie chodzi o to, żeby mężczyzna tylko takie piękno widział? I odwrotnie, o ile kobiety próbują stać się, powiedzmy, jak najpiękniejsze w takim ujęciu czysto seksualnym, właściwie budząc pożądanie, a nie podziw, czy takie umiłowanie piękna, no to mężczyźni także. Proszę zobaczyć, ile o siebie dbają. Siłownia, jakieś tam, powiedzmy, karnety, wyglądają niesamowicie. Natomiast, żeby wyglądał jak ten młody Bóg, no to on musi całe godziny spędzać na siłowni. Więc tak na dobrą sprawę znów skupia się na sobie. I teraz, jeżeli taki super, ekstra, fajny, bosko wyrzeźbiony facet wejdzie w relację, to czy on będzie w stanie zrezygnować z tego, żeby, powiedzmy, chodzić na siłownię dwa razy rzadziej, no bo jednak trzeba się zaopiekować kobietą? Na przykład, kiedy urodziła. Czy ona w ogóle będzie chciała rodzić w momencie, kiedy przecież pracowała tyle na idealnie płaski brzuch? Mamy taki trochę kult ciała niesamowicie, kult cielesności, a jest to kult o tyle tragiczny, że my i tak, jakby nie było, Ameryki tutaj nie odkryje, się starzejemy. No ale serce, mówię, serca nie oszukasz, tak? Kult ciała to co jest, pewna presja zewnętrzna, czy pewny tutaj ten kult ciała, ale w środku tego ciała, tak pięknie wyrzeźbionego, jest serce, które nieraz krzyczy, że to nie jest prawda o nim, to co na zewnątrz widać. Tylko powiem, ogromnym dramatem moim zdaniem jest to, że my teraz mamy świat wirtualny niestety. I kiedyś, jak już tutaj byłem u Państwa wcześniej, wspominałem o tym, że rzeczywiście mamy zupełnie nowe czasy. Bywa tak, że ludzie nieco starsi narzekają, że kiedyś było lepiej, ale tak naprawdę to jest niby tak samo. Ale nigdy jeszcze nie mieliśmy rzeczywistości wirtualnej. Nigdy jeszcze nie było tej pokusy, że zamiast walczyć ze sobą, walczyć z innym człowiekiem, mogę walczyć w świecie wirtualnym. Mogę być
wirtualnym wojownikiem, mogę być wirtualnym władcą, mogę być właściwie kim tylko chcę. Bo świat wirtualny daje mi ogromną ilość możliwości. Powszechne jest na przykład u mężczyzn uzależnienie od pornografii, uzależnienie od masturbacji. Dlaczego? Jest to dosłownie na wyciągnięcie ręki. Tyle kategorii, tyle obrazów w wysokiej rozdzielczości, że to jest tak silna pokusa, że jeżeli ktoś już w to wejdzie, to naprawdę jest ogromny problem, żeby z tego wyjść. Nawet niedawno na konferencji mówiłem o tym, że badania jednoznacznie wskazują, że akurat uzależnienie od pornografii wywołuje dokładnie taki sam skok dopaminowy, jak w przypadku uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Wobec czego, biorąc pod uwagę to, że szacunki mówią o tym, że 80%, nawet więcej procent mężczyzn ma bądź miało problem z uzależnieniem czy w ogóle z pornografią, no to mamy do czynienia z obszarem, który jest niesamowicie niepokojący. Z ogromnym tabunem właściwie mężczyzn, którzy zamiast walczyć o siebie, skupiają się na tym, żeby realizować swoją żądzę poprzez kontakt ze światem wirtualnym. A proszę zobaczyć, to jest też bardzo bezpieczne. Nikt nie widzi, siedzę sobie sam w domu, mogę na zewnątrz grać pewną rolę, mogę być miły, sympatyczny, nikt nie będzie widział, że mogę być od tego uzależniony. Jak będę uzależniony od narkotyków, będzie widać, od alkoholu będzie widać. Od pornografii też będzie widać, tylko nieco inaczej. Będzie widać w relacji, a właściwie w braku tej relacji. W tym, że ta żądza, którą będzie miał ten mężczyzna, będzie właściwie cały czas coraz większa, nie będzie zaspokojona. I to też jest pewnego rodzaju dramat. Czy zgodzi się pan z takim zdaniem, może ono jest takie właśnie zbyt uproszczone, że trudne czasy rodzą twardych, nie wiem, dzielnych ludzi, a czasy wygodne rodzą ludzi miękkich? To trąci troszkę pewnym uproszczeniem z pewnością, ale... Coś w tym jest. Mam na myśli choćby, panie doktorze, no, dramat, który się dzieje na Ukrainie, gdzie natychmiast te płcie wyjaśniły się, kto jest kto, tak? Mężczyźni bronią domu, rodziny, kobiety bronią swoich dzieci i mają prawo uciec, wyjechać, żeby ochronić dziecko, siebie, tak? A mężczyźni idą i mówią, my was obronimy. I tu nie ma dylematu, kto jest, ile mamy płci w tym. Nie chcę też idealizować już oczywiście, bo to jest wielo złożony wątek oczywiście, ale jako pewien taki przykład, trudne czasy, czy nie jest tak, że czyszczą pewne myślenie? Ludzi. Ale w ogóle my jako ludzie potrzebujemy wyzwań, żeby się rozwijać. Potrzebujemy przekraczać siebie w jakiejś mierze. To jest jakby klucz też psychologii rozwojowej. Bo w sytuacji, kiedy mamy wszystko zapewnione, to często w ogóle nie podejmujemy działań, żeby w jakikolwiek sposób się zmienić. I dla przykładu, żeby kiedyś znaleźć jakąkolwiek informację, trzeba było iść do biblioteki, pojechać do miasta, gdzie jest biblioteka, szukać w papierowych katalogach. Każda informacja była na wagę złota. Teraz w smartfonach mamy dostęp do bibliotek z całego świata. A okazuje się, że zdecydowana większość ludzi to, co ogląda, to jakieś rolki na serwisach społecznościowych. Nawet mamy taką, można powiedzieć, proszę wybaczyć za wyrażenie, TikTokową mentalność. Że potrafimy się skupić już nie 25 czy 30 minut, ale skupiamy się przez 7, 8, 10, 15 sekund. Jak filmik jest ciekawy, dobra, oglądam, lecę dalej. Skupiamy się głównie na emocjach, a nie na konkretnym, racjonalnym planowaniu nawet i powiedzmy swojego rozwoju, odpowiedzialności względem samego siebie. Doktorze, zapraszam naszych słuchaczy do naszych rozmów. Drodzy Państwo, męskość i kobiecość, wyzwania społeczne i pedagogiczne, to jest temat naszych rozmów. Naszym gościem jest pan doktor habilitowany Krzysztof Pilarz, psychoterapeuta i teolog biblijny. I nasze numery telefonów, drodzy Państwo, dla Polski Północnej 56 657 0011, dla południowej części kraju 56 657 0012, dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400, a dla słuchaczy, telewidzów z zagranicy 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy, pytania, telefony. A ja spytam, panie doktorze, a fenomen, który widzimy w Kościele od jakiegoś czasu, ale ostatnio,
takich grup w naszych parafiach, w kościele, na przykład takich męskich grup, które się modlą. Też są oczywiście grupy kobiece, żeńskie, ale to chyba kobietom jakoś łatwiej być, wejść do kościoła i tam pozostać. Panom trudniej. I to jest chyba ta nowość, te męskie grupy. Jak pan to odczytuje jako teolog, jako psychoterapeuta? Bo to jest jakiś fenomen chyba do nazwania, do odczytania. Świetna inicjatywa. To akurat w jakiejś mierze przyjęliśmy od tego ruchu budzenia się męskości też w Stanach Zjednoczonych po części. No bo nawet książki, którymi się posługują te grupy, czyli chociażby Dzikie serce Johna Eldridge'a i inne jego książki dalsze, Dzikość serca chociażby, to są lektury bardzo popularne w takich gronach. Ale wydaje mi się, że w jakiejś mierze my sami jako mężczyźni przekonaliśmy się, że potrzebujemy innych mężczyzn do tego, żeby dojrzewać. Innych mężczyzn, żeby dojrzewać? Tak, innych mężczyzn, żeby dojrzewać w tej męskości, żeby odkryć swoją tożsamość. Ten wzorzec ma być inny, tak? Raczej tak, że ten drugi mężczyzna to jest ktoś, kto jest kimś konkretnym, kto też wspólnie może poszukiwać, kto ma podobne tęsknoty, kto być może ma podobne trudności. Przy mężczyźnie dojrzewa mężczyzna, tak? Tak, tak, dokładnie. W grupie. Tak jak mówiliśmy tutaj o tym, że dla dziecka potrzebny jest ojciec, dla chłopca na przykład potrzebny jest ojciec jako autorytet, to my też poszukujemy autorytetów. My też na przykład często zadając sobie to pytanie, czy jesteśmy silni, czy dajemy radę w małżeństwie, czy w ogóle w rodzinie, odpowiadamy sobie, że nie, wobec czego gdzie będziemy szukać tej siły? U kobiety wtedy dokonuje się pewne przebiegunowanie, że ona sama też nie będzie zadowolona, bo ona chciałaby, żeby była kochana, chciałaby, żeby ktoś odkrywał w niej piękno, a nie czynił z niej namiastkę mężczyzny. I to świetnie widać, jeżeli chodzi o kwestię doboru w związkach. Nawet te osoby, które mówią, że są takie powiedzmy wyzwolone, silne, prawda, mają taki ten sznyt feministyczny, no to bywa, że jeżeli już wchodzą w związek, to wchodzą w związek z mężczyzną, który ma cechy raczej takie męskie, a nie zbliżone do kobiecych. Czy jest do pomyślenia taka sytuacja, że ktoś, kto taki jest właśnie, jak pan powiedział, wyzwolony i taki właśnie zakochuje się, wchodzi w związek i się to mu układa wszystko w głowie i w sercu? Mhm. Czy to tak się dzieje, czy raczej takiego, niekoniecznie? Takiego przypadku nie znam. To taki scenariusz disneyowy, prawda? Jeżeli długo i szczęśliwie. A to jeżeli długo i szczęśliwie, to jest dopiero początek przygody. Szczególnie trudnej, ale też szczególnie satysfakcjonującej. Bo właśnie ta odmienność, która jest u mężczyzny i kobiety, sprawia, że my w pełni dojrzewamy do tego, żebyśmy byli ludźmi. I to jest takie dojrzewanie, które też sprawia, że ono i w sensie dosłownym, takim powiedzmy przenośnym dla nas, ale i w sensie takim dosłownym jest płodne. Że kiedy dojrzewamy do takiej relacji w pełni, jeżeli zachowujemy pewien porządek działania, no to ta relacja skutkuje później tym, że jedność i komplementarność ma już konkretne imię konkretnego dziecka na przykład. Mamy telefon, mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Prosimy głośniej, dobrze? Leszek z Rzeszowa. Ja do pana doktora mam pytanie, a w zasadzie taką pewną tezę. Karol Wojtyła w okresie, kiedy był biskupem, napisał książkę Miłość i odpowiedzialność. Sam tytuł już jest tak wymowny i tak zobowiązujący, że sam tytuł powoduje, że tak się mocno zastanawia. Ja parafrazując ten tytuł i tą książkę, chciałbym przekazać swoją definicję miłości. Miłość jest to pragnienie czyjegoś dobra, nadzieją na odwzajemnienie, ale nie zawsze ona musi być odwzajemniona. Wiemy, że kochamy swoje dzieci, a dzieci nie zawsze nam to oddają. Natomiast chciałbym jeszcze raz podziękować za znakomitą audycję, pozdrowić pana doktora i życzyć szczęść Boże. Dziękuję bardzo, panie Leszku, szczęść Boże. Dwa pojęcia, miłość, odpowiedzialność idą w parze. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos. Tutaj jeszcze można było wskazać chociażby na osobę i czyn, ale i na katechezy środowe Karola Wojtyły. Rzeczywiście pan poruszył bardzo ważną rzecz, to, że miłość to nie jest uczucie. Pan podkreślił to, że miłość to jest pewnego rodzaju pragnienie dobra dla drugiej osoby, czyli że jest to wybór. I rzeczywiście, jeżeli tak będziemy patrzyli na miłość, to ta miłość nigdy nie będzie skreślona. Bo nawet kiedy przyjdą przyszłe przykre uczucia, kiedy przyjdzie jakieś zniechęcenie, kiedy przyjdzie być może takie myślenie, że no, ale nic dobrego nie czuję, to zawsze pod względem racjonalnym pozostaje kwestia wyboru.
jeżeli ten wybór jest konsekwentny, czyli kochamy nie tylko za coś, ale także i mimo wszystko, to być może z biegiem czasu także i te uczucia się zmienią. Tylko do tego potrzebna jest pewna wytrwałość, która nie jest zbyt modna w dzisiejszych czasach. Trudno też chyba ślubować uczucia komuś. Uczucia są czymś dość mocno ulotnym jednak. Oczywiście. Uczucia. To jest niemożliwe, żeby ślubować uczucia. My nie mamy wpływu na wiele z naszych uczuć. Tak. Jak mówić dzisiaj młodym o pięknie małżeństwa, życia małżeńskiego? Na co pokazywać? Pokazywać szczęśliwe małżeństwo. Nie teoria. Tak, słowa uczą, przykłady pociągają. Tak? Verba docent, exempla trahunt, jak to mówiono. Ja, jeśli można, tak trochę nieskromnie podam świadectwo, którego też nauczyła mnie córka, także i żona. Kiedy córka kończyła szkołę, to zaczęła zapraszać do nas, do domu, swoich kolegów, później to już byli absolwenci. I do tej pory, od czasu do czasu, przyjeżdżają do nas, każdy po szkole muzycznej, więc tam grają pianino, gitara, niezłe koncerty się tworzą do 3, do 4 w nocy i rozmawiamy czasami o różnych rzeczach. To jest też piękne, że ta młodzież zaprasza nas do wspólnego stołu i dyskutujemy na tematy małżeńskie, na tematy dotyczące także i płciowości, na tematy dotyczące Pana Boga. I sami mówią, że dobrze się u nas czują. Wobec czego dla mnie samego też jako męża, jako ojca jest to pewnego rodzaju i nagroda, ale też takie bardzo silne wsparcie i wskazówka, że idziemy w dobrą stronę. Twierdzenie pewnie takie. Tak. I dlatego na przykład nie do przecenienia są takie działania jak na przykład spotkania małżeńskie, czy takie naprawdę bardzo konkretne rekolekcje, które są prowadzone przez szczęśliwe rodziny. Żebyśmy też nie bali się taką radością chrześcijańską cieszyć się z innymi. Mhm. Przy okazji nie unikając też rozmów o trudnościach, bo bywa, że czasami pojawia się taki hurra optymizm, prawda, że nie wiem, zapraszane są na rekolekcje idealne pary, czy wyglądające na idealne i wtedy ktoś, kto słucha takich rekolekcji, myśli sobie, no tak, ci są idealni, bo wszystko zaczęli jak trzeba, a u nas jest beznadziejnie. Gdzie mi do tego, tak? Tak, gdzie mi do tego. Tak. Żeby tutaj była pewnego rodzaju mądrość, że to jest jakaś praca, że tutaj możemy zaprosić Pana Boga i rzeczywiście piękne rzeczy tworzyć. Mamy kolejny telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani. Z tej strony Justyna z Sochaczewa. Witamy. Bardzo mam takie pytanie. Chciałabym się zapytać, jak można pomóc osobie uzależnionej od masturbacji, mężczyźnie? Dodatkowo to jest osoba niewierząca. Bardzo bym prosiła o odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy Pani Justyno, kłaniamy się. Problem jest o tyle skomplikowany, że gdyby to była osoba uzależniona od jakichś środków psychoaktywnych, to można było po prostu zalecać jakąś abstynencję. Natomiast w tym kontekście ja bym szczególnie polecił takie wspólnoty, jak na przykład Anonimowi Seksoholicy, SA, ewentualnie SLA, czyli taka wspólnota osób uzależnionych od chorej miłości. Bo samodzielnie taka osoba zazwyczaj nie da sobie rady. Jeżeli to jest rzeczywiście uzależnienie, no to ona ma już ten szlak mezokortykalno-limbiczny, ten, który odpowiada za przyjemność, na tyle uwarunkowany, że sama nie będzie miała silnej woli, na tyle mocnej, żeby zrezygnować samodzielnie. Wobec czego tutaj szukałbym pomocy przede wszystkim przy takich wspólnotach. Nawet są takie możliwości, żeby wspólnoty, czy SA, czy SLA, prowadziły meetingi online. Każda wspólnota przynajmniej raz w miesiącu taki meeting otwarty dla każdego zainteresowanego prowadzi, wobec czego można nawet online się zalogować, poprosić wcześniej oczywiście o dostęp do grupy, posłuchać tylko i wyłącznie, ewentualnie wybrać się też do psychologa czy do psychoterapeuty, żeby on mógł merytorycznie pokazać, z czym to jest związane. Ja mógłbym też polecić, nie wiem, czy podczas audycji, czy później, być może też jakieś książki, które do tego by nawiązywały. Jest taka książka pod tytułem Cyberse. Myślę, że bardzo ciekawa, mocno polecam, ale przede wszystkim wspólnoty. Samodzielnie taka osoba też nie da rady i bardzo też bym uczulał na coś takiego jak obarczanie się winą czy odpowiedzialnością za to, żeby pomóc tej osobie, bo to ona sama będzie musiała chcieć. Jeżeli ona sama nie będzie chciała, to chociażby, nie wiem, cała rodzina próbowała, starała się, to nic nie uzyska. A jeżeli taka osoba będzie na tyle uzależniona, że będzie ignorowała, powiedzmy, prośby rodziny, czy będą z tego wynikały jakieś trudności, typu, nie wiem, w ogóle nie będzie współżycia małżeńskiego na przykład, a jednak to, ta osoba będzie korzystała z pornografii, no to pewnym rozwiązaniem, być może także nawet surowym, jest wskazanie na pewne konsekwencje. Być może nawet, ale to już skrajny przykład, natomiast nie bójmy się tego słowa, być może nawet czasowa separacja.
żeby pokazać tej osobie, że to nie jest tylko kwestia jej zabawy, ale że w ten sposób ona niszczy pewien fundament miłości, relacji pomiędzy nią a na przykład żoną, która nie czuje się już wtedy piękna, nie czuje się chciana, czuje, że na przykład przegrywa, nie wiem, z ekranem monitora. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Bardzo proszę. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz zawsze. Mówi żona Maria z miasta. Jestem lekarzem. Czy ja mogę mówić, bo widzę, że tu pan tak. Słuchamy jeszcze. Słuchamy, proszę sobie tylko wyłączyć radio, bo pewnie jest włączone radio. Wyłączyć radio. Nie, telewizor. Ja mam telewizor. To tylko nas słuchać w słuchawce. Tylko w telefonie nas słuchać, dobrze, pani Mario? Tak, oczywiście. I już można mówić, na antenie jesteśmy, już panią słyszymy. Bardzo proszę. Męskość i kobiecość. No, ja nie chciałam zabierać głosu, bo no, temat jest naprawdę bardzo, to znaczy te rozmowy są bardzo potrzebne. Ja bardzo dziękuję za tą audycję i chciałabym właśnie, pan doktor tu już kilkakrotnie podkreślał, ja dlatego dzwonię, mówi o tym, o tej wirtualności. Tak, proszę państwa, jesteśmy, to już jest ostatni, wydaje mi się, ja jestem leciwą osobą, ponad 50 lat praktyki lekarskiej, pediatrą jestem z zawodu. I naprawdę moje obserwacje, ja dochodzę do wniosków takich, że jeżeli my w tej chwili nie zajmiemy się wiedzą biologiczną, tak jak mamy wyzwania z wiedzą historyczną, to per analogiam, wiedza historyczna, muszę powiedzieć, że jestem zbudowana. To, co robi IPN, jak edukacja w tej chwili w szkołach ma wyglądać, właśnie chodzi o tą edukację. To są wyzwania społeczne, pedagogiczne, przede wszystkim edukacja. Chodzi o świadomość. Chodzi o, tak jak audycje wczoraj przecież, wspaniałe z panem profesorem z IPN-u, tak samo dobrze jest dzisiaj. Chciałabym, żeby właśnie były dyskusje na temat odchodzenia od normalności. Męskość i kobiecość jest uwarunkowana biologią człowieka. Ja pamiętam, że w szkole w 7 klasie myśmy mieli zajęcia z nauki o człowieku. Ja w 7 klasie będąc wiedziałam już, że będę lekarzem. Jak można nie przybliżać młodzieży tematu biologia człowieka? Przecież ta ideologia, przecież ten globalizm i to, co w tej chwili ta demoralizacja Zachodu, która idzie już od 50 lat, bo tak się złożyło, że w latach 60. ja byłam za granicą. Jako jeszcze młoda dziewczyna na drugim roku studiów, ja widziałam tą zgniliznę moralną już, to był 69 rok. Ja kończyłam studia i u nas tutaj była komuna straszna, ale jeżeli chodzi o edukację, to naprawdę. Ja Bogu dziękuję, że ja w tamtych czasach byłam edukowana, że skończyłam medycynę i że to, co... to podejście, ta normalność, mężczyzna, kobieta, no, tożsamość. Przecież dzisiaj to odchodzenie od dekalogu, od religii, przecież to się wszystko wiąże. Przecież my możemy przedmiot nauka o człowieku powiązać biologię z religią, z dekalogiem. Tutaj naprawdę trzeba się zastanowić, bo trzeba rzeczywiście zmienić to podejście. To nie może być tak, jak było w latach 60., ale jeżeli my nie podejdziemy poważnie do edukacji w szkołach, bo przecież Związek Nauczycielstwa Polskiego, pan Broniarz, i to, czego uczono nasze dzieci w tej komunie po 90. roku, to przecież całkowite zaniechanie. Tutaj naprawdę nie chodziło o to, żeby nauczyć, żeby te dzieci wiedziały, jak funkcjonuje organizm człowieka, dlaczego kobieta ma takie, a mężczyzna, czym są, jakie są powody tego, że musimy właśnie, że to jest komplementarny związek, że mamy zasadnicze różnice i dlatego tak trudno jest no, współżyć. Ale jeżeli chodzi o podejście takie praktyczne, to naprawdę lekarze powinni więcej tutaj inicjatywy. A tu jak gdyby, szczególnie pediatrzy, ja wiem, co się stało. Stała się straszna rzecz.
Dlatego, że dywidę, wiadomo, podzielono nas całkowicie. Środowiska w ogóle, jeżeli chodzi o lekarzy, to jest tragedia w ogóle. Przecież to mają być autorytety. Tu chodzi o higienę. Higienę życia, higienę zdrowia. Kiedyś był Instytut Higieny, Żywienia i Sportu. Jak tu wygląda higiena? Jak wygląda żywienie? Jak wygląda sport? No to przecież widzimy. I kto to zrobił? Poprzednia opcja. Rozwalili wszystko tak, jak było poukładane. Wspaniale było poukładane. Ja byłam dumna, będąc za granicą w 69 roku w Anglii, bo tam już się zaczęły potworne rzeczy dziać. Namawiano mnie na to, żeby zostać tam. Powiedziałam nie. I już proponowano mi pieniądze, dyżury i wszystko. Nie. Wolałam pracować tam w jakiejś tam kafejce, ciotka mi załatwiła pracę i żeby coś tam zarobić i tak dalej. No to jakieś takie otwarcie zaczęło się tam po 68 roku. Po co? Żeby demoralizować właśnie nas. Wypuszczano nas, namawiano na kolaborację. Straszne rzeczy się wtedy działy. Ja obserwowałam, widziałam ten zachód zgniły i po prostu już po 2 tygodniach tęskniłam do Polski. Musiałam tam dłużej zostać, bo taka była umowa. 3 miesiące. Potem byłam wiele razy. Jak Pani się Iwono, rozumiemy, rozumiemy. Anglia, zachód. Jak wszystko schodziło, że tak powiem, na psy. Tragedia. I myśmy w to weszli, w to nas wciągają. Ta demoralizacja młodzieży jest tak zaplanowana. Pani Iwono, jasno wybrzmiało Pani pytanie, problem, który Pani stawia. Dziękuję bardzo, bo chcemy dać jeszcze innym słuchaczom głos i Panu doktorowi też czas na odpowiedź na to tutaj. To nie było pytanie, bardziej taka refleksja, panie doktorze. Szacunek, znajomość biologii, tutaj apel pani doktor też. No, jak najbardziej tutaj pani wspomniała chociażby o kwestii kondycji fizycznej. Ja pamiętam kilka dobrych lat temu widziałem takie porównanie, jak wygląda sprawność fizyczna dzieci, jak wyglądała na początku lat 90., jak wyglądała na początku lat 2000. I okazuje się, że tutaj, przepraszam, może będę nieścisły, ale jeżeli na początku lat 90. dzieci potrafiły 5 albo 6 razy podciągnąć się na drążku, to na początku lat 2000. Miał już problem przy zwisie prostym, który trwał dłużej niż 5 sekund, wobec czego rzeczywiście dzieci są dużo, dużo słabsze. Ale ten problem, o który pani tutaj pokazuje, ja bym bardzo mocno postulował, żeby zamiast skupiać się na stwierdzaniu, jak faktycznie jest źle, promować to, co jest dobre. Bo rzeczywistość, jaka jest, widzimy. Natomiast mamy też takie powołanie, jako ludzie, jako profesjonaliści pani, jako lekarz, jako też terapeuta, żeby ten świat czynić lepszym i żeby nie tylko, powiedzmy, straszyć tym, jakie będą konsekwencje, ale żeby dzielić się tą chrześcijańską radością i przede wszystkim prawdą o człowieku. I ta prawda o człowieku to jest też prawda na temat, powiedzmy, tego, jaki jest sens istnienia życia, jak faktycznie wygląda ta płciowość, do czego prowadzą na przykład różnego rodzaju eksperymenty ideologiczne, żeby tutaj mówić o faktach, ale dawać też gotowe może rozwiązania, no chyba tak, nasze zdrowe modele przecież tak na dobrą sprawę. Piękno pociąga, jak się zobaczy, tak, piękno, pokażesz i piękno. Tak, dokładnie. To świetnie ojciec tutaj powiedział, że piękno nas w jakiejś mierze też pociąga, piękno sprawia, że chcemy tego piękna. I to myślę, że jest niesamowicie istotne, chociaż ja widzę na przykład też w psychoterapii taki problem. Pani mówi tutaj o takim środowisku, powiedzmy, szeroko zakrojonym. Ale na przykład w psychoterapii także bardzo często mamy zanik takich wartości ostatecznych, które są pewnym fundamentem, takiego punktu odniesienia. Teraz właściwie zasadniczym punktem odniesienia jest to, żeby pacjent czuł się dobrze, prawda? Te koncepcje WHO, wellness, well-being, dobrze. Człowiek może się czuć w porządku, może czuć ten dobrostan, natomiast dobrostan dobrze by było, gdyby był zakorzeniony w jakiejś obiektywnej prawdzie. Bo jeżeli ktoś będzie brał narkotyki i stwierdza, że jak bierze narkotyki, czuje się super, no to w takim razie po co prowadzić terapię? Czuje się super, prawda? Jeżeli jest na przykład wysoce funkcjonującym alkoholikiem, który nie wiadomo ile przepije, to i tak będzie funkcjonował dobrze, bo będzie miał pracę, będzie miał rodzinę i tak dalej, no to po co wtedy takim naprawdę nad nim pracować? Ale jeżeli będziemy odnosili się do wartości rzeczywiście istotnych, takich ostatecznych, to może psychoterapia na przykład, czy jakakolwiek pomoc, także lekarska, nie będzie aż tak super przyjemna, ale będzie się opierała na prawdzie. Ja niejednokrotnie przytaczam taki przykład, jak chociażby lekcje WF-u. No, możemy mówić, że wszyscy jesteśmy równi, a na WF-ie widzimy, że nie wszyscy jesteśmy równi.
że nie wszyscy jesteśmy tak samo sprawni, że choćbyśmy nie wiem jak bardzo budowali swoje poczucie takiego selfizmu, takiego tego, że jesteśmy tacy super idealni, to są pewne na przykład obiektywne kryteria piękna, które niektórzy spełniają lepiej, a niektórzy gorzej. To jest brutalna rzeczywistość, ale rzeczywistość. Mhm. Mam kolejny telefon, odbierzmy więc. Bardzo proszę, halo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Ślusarczyk Anna Ozimek. Witam Pani Anna. Żeby serdecznie podziękować za audycję panu doktorowi za temat poruszony, który bardzo, że tak powiem, jest w mojej głowie, w mojej rodzinie na czasie i chciałabym podziękować za podkreślenie tych wartości, tej wartości, jaką jest rodzina, za podkreślenie wartości kobiecości i męskości, za pokazanie tego wzoru ojcostwa, jak on jest ważny. Ja to dostrzegam w mojej rodzinie, ponieważ mamy syna 4-letniego, i ja widzę, jaką on ma więź z moim mężem, jak ważne jest dla niego przebywanie z tatą, więc jestem bardzo zadowolona, że włączyłam tą audycję. Niestety nie od początku, ale cieszę się bardzo, że takie wartości pan doktor prezentuje i mam nadzieję, że one będą jak najczęściej podkreślane, bo niestety obecna kultura nie stawia na rodzinę, a dla mnie wydaje mi się, jest to wartość najwyższa, o którą trzeba i warto walczyć i po prostu musimy jak najwięcej zrobić, żeby tą rodzinę ratować. I też bardzo sobie cenię plusy internetu i tego takiego wirtualnego życia, bo takie też są, że można słuchać właśnie rekolekcji rodzin, słuchać ich wypowiedzi na temat tego, jak wygląda ich rodzina, ich relacje, bo niestety w moim przypadku nie miałam nikogo, z kim mogłabym porozmawiać właśnie o problemach, które dotykają każdej rodziny, a kiedyś wydawało mi się, że takie problemy tylko u mnie w domu są i słuchając tych rekolekcji, słuchając tych kazań różnych księży, przekonałam się, że każdą rodzinę to spotyka i właśnie dzięki takim audycjom, dzięki takim rekolekcjom można szukać rozwiązań dla swojej rodziny. Jest to bardzo piękne, pozytywne, także ja się bardzo cieszę. Dziękuję panu doktorowi za taki przykład, za wzór i bardzo, bardzo proszę, żeby więcej takich audycji, żeby pokazywać, że wartość rodziny jest na pierwszym miejscu, że to jest najpiękniejszy sakrament, jaki może być i po prostu podkreślać to na każdym kroku i tak jak pan doktor mówił, żeby podkreślać tą męskość, żeby po prostu niestety nie szło to w tym kierunku, w jakim to idzie, że mężczyźni niestety no tacy zniewieściali się robią, a kobiety jakoś tak bardziej męsko chcą się zachowywać, to nie tędy droga. My każdy mamy od Pana Boga daną swoją płeć, która jest najpiękniejsza dla nas, którą mamy we właściwy sposób pielęgnować i dzięki temu wzrastać. Także bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam, z Panem Bogiem. Pani Ano, zapraszamy, aby być z nami jeszcze z Radiem Maria o 21:30. Będzie ciąg dalszy naszych rozmów, 2 godziny jeszcze przed nami, a więc zapraszamy serdecznie. Nie, panie doktorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję za takie miłe słowa. Ja myślę, że tutaj wymaga to też takiego trochę dopowiedzenia z mojej strony. Bo ja wcale nie jestem idealnym mężem ani ojcem. Natomiast kiedy mówię o męskości, o kobiecości, to mówię o takim bardzo fundamentalnym rozumieniu tego pojęcia. Bo czasami kryzysy małżeńskie wynikają z tego, że ludzie kierują się bardziej stereotypami, często takimi, które sami gdzieś mają w głowie, a nie tym, jak wygląda faktycznie męskość czy kobiecość bezpośrednio w ich małżeństwie. No, przykład. Ja technicznie nie jestem uzdolniony. Całe życie siedziałem w książkach. Co widać też, jeżeli chodzi o mój dom, niestety. Prawda? I teraz, gdyby było tak, że powiedzmy, żona wymagałaby ode mnie takich cech, które powinien spełniać typowy mężczyzna, taki, który potrafi murować, nie wiem, rozkładać elektrykę w domu i tak dalej, to przepadłbym z kretesem. Ale jeżeli jest na tyle mądra, że będzie widziała to, co we mnie też jest taką realizacją męskości, pod kątem, nie wiem, naukowym, terapeutycznym, to wtedy i ona jest spełniona i ja też jestem zadowolony, bo ona dostrzega to,
że ja się rozwijam, że ja mam taką sferę męskości, gdzie rzeczywiście mogę tę męskość pokazać, gdzie mogę poczuć, że jestem kompetentny. A wydaje mi się, że i to w gabinecie terapeutycznym też widzę, że bardzo, bardzo często to, co zabija te relacje damsko-męskie w rodzinach czy w małżeństwach, to są właśnie pewne oczekiwania. Pewien katalog cech, które sobie wymyśliliśmy odnośnie drugiej osoby i za wszelką cenę tę osobę próbujemy do tego katalogu dopasować. A przecież jesteśmy z żywym człowiekiem, a nie z kimś, kto jest tylko i wyłącznie jakąś, powiedzmy, listą cech idealnych, bo nikt idealny nie będzie, prawda? I wtedy jest obustronne też frustracje, tak? Bo on nie jest, a być powinien taki ten mój mąż, tak, a on taki nie jest, a mąż znowu, czego ona ode mnie chce? Wtedy nie dostrzegamy tego piękna, które faktycznie jest i u jednej, i u drugiej strony, tego daru Bożego, który tam jest, że ta druga osoba, bo mówiliśmy o inności mężczyzny i kobiety, ta inność polega też na tym, że ten ktoś może myśleć inaczej niż ja. I ja nie zawsze muszę się z tym zgadzać. Czy to jest tak, że nieraz my kochamy swój obraz męża swojego czy żony, a nie męża i żonę taką, jaka dokładnie ona jest? Tak? Że to byłby super facet, albo to byłaby kapitalna kobieta. Gdyby tylko, i tutaj katalog zmian. I to długi katalog. Tak. Panie doktorze, a jeszcze kwestia taka. Kiedyś był taki obrzęd inicjacji. Wejścia w dorosłość. Chłopak już nie był chłopcem, stawał się mężczyzną, tak? Tak. Dzisiaj to gdzieś nie ma. To dobrze czy źle, że nie ma? A jeśli źle, to co by to mogło być w naszym świecie taką inicjacją? Mało powiedzieć, że źle. Ja bym powiedział nawet, że to tragicznie, że nie ma. To nawiążę do nieżyjącego rumuńskiego religioznawcy, chyba najbardziej znanego Mircea Eliade'ego, który wskazywał na to, że inicjacja jest jednym z ważniejszych elementów w naszym życiu. Nawet psychologia. Erik Erikson w psychologii rozwojowej mówi o pewnych kryzysach rozwojowych, że każdy kryzys jest i szansą, i zagrożeniem. Ale jest czymś, co jeżeli dobrze przejdziemy, to sprawi, że będziemy na nieco innym poziomie naszego rozwoju. I teraz ten moment inicjacji jest niesamowicie ważny. No proszę zobaczyć, gdyby tak zastanowić się, jakie teraz mamy momenty inicjacji, to co to jest? Osiemnastka? Kto więcej wypije na czas? Nie jest to jakiś wymiar dojrzałości. Sama matura. Nawet zdanie matury, no właśnie. To też jest egzamin dojrzałości, ale myślimy podobnie. Też nie bardzo. Ja myślę sobie, że do inicjacji potrzebna jest na początku relacja. Czyli rozwinę trochę myśl, którą mieliśmy kilkanaście minut wcześniej. Jeżeli relacja na przykład pomiędzy rodzicem a dzieckiem jest ważna, to ona musi być dobra po to, żeby przygotować ją później do pewnego rodzaju momentu inicjacji czy przejścia. Czy ona zaczyna się, ta inicjacja zaczyna się ileś tam naście lat przed samym momentem inicjacji jako takiej, tak? Tak, tak. My właściwie część rzeczy, część takich rytuałów domowych czy kulturowych mamy takie, że tam jest potencjał inicjacyjny. Nawet pod kątem religijnym. Pierwsza komunia święta, bierzmowanie, prawda? To można przeżyć w sposób głęboki, pod warunkiem, że się do tego przygotujemy. Inicjacja, co też jest istotne, nie może być zbyt łatwa. To musi być związane z pewnego rodzaju wysiłkiem, że oto ja czuję, że to jest jakaś zmiana. Wejście w małżeństwo też jest pewnego rodzaju inicjacją do nowej roli. Stanie się rodzicem też jest pewnego rodzaju inicjacją. I te punkty wchodzenia na nowe etapy, punkty inicjacyjne, my właściwie w dalszym ciągu mamy w życiu. Tylko że dziwnym trafem nie zwracamy na to za specjalnie uwagi. Bo inicjacja jest też wejściem na pewien poziom i nie ma powrotu do tego, co było. To też jest istotne. A współczesny świat proponuje takie bardzo amorficzne podejście do kwestii dojrzałości, do kwestii wyborów. Wybiorę sobie to, ale będę z nią, dopóki się kochamy. Jak się nie będziemy kochać, to sobie będę z inną. Prawda? Małżeństwo na próbę, wolny związek taki oksymoroniczny. A tymczasem inicjacja zakłada, że oto teraz przechodzisz przez pewien etap. Teraz stajesz się kimś innym. Zmiana imienia chociażby przy bierzmowaniu jest tego typu też świadectwem. Kiedyś było przejście spod opieki matki pod opiekę ojca. W niektórych kulturach nawet pierwotnych jest tak, że matka, jak widzi syna wracającego z polowania, to pyta, kim jest ten młody mężczyzna. Udaje, że nie poznaje tego chłopca. A on jest dumny. Tak, bo on wchodzi już w grono męskie. I tutaj wchodzimy właśnie na kolejny ważny punkt, mianowicie, że do inicjacji potrzebna jest relacja, ale też relacja w ramach swojej płci. I wydaje mi się, że to jeszcze kilkadziesiąt lat temu było, kiedy mężczyźni spotykali się razem. Czyli mężczyzna rodzi mężczyznę, tak? Tak, a kobieta kobietę. A inicjacja, jeśli chodzi o dziewczęta, w stawaniu się kobietą, co by to mogło być? Te same momenty, o których pan tutaj wspomniał też. Przypuszczam, że mogła to być też taka relacja, powiedzmy, bliska rozmowa
z matką, z babcią, wspólne dyskusje z kobietami. To jest proces, czy to jest jakieś wydarzenie jedno, czy to jest proces, ta inicjacja? Osobiście mam wrażenie, że tutaj byłoby to takie pośrednie, czyli że byłby to pewien proces, natomiast w tym procesie mielibyśmy pewne kamienie milowe. Kiedy coś zagra, coś rzeczywiście gdzieś tam, powiedzmy, wskoczy na właściwe miejsce. Tylko do tego niezbędny jest zasób, którego nam najbardziej brakuje, czyli czas. Czas poświęcony na przykład tylko dla syna, czas poświęcony tylko dla córki. Taką inicjacją chociażby w dorosłość, tu pan Jacek Pulikowski, którego serdecznie pozdrawiam, chociażby mówił, to może być wyjście ojca z córką do restauracji, gdzie jest traktowana faktycznie jak dama, gdzie ojciec pokazuje jej, że oto teraz jestem z piękną kobietą i traktuję ją nie jako takiego dzieciaczka, tylko właśnie piękną kobietę. Dziewczyna potrzebuje od ojca usłyszeć, jesteś piękna. Oczywiście, że tak. To jest absolutny fundament. Także jeżeli, drodzy panowie, macie problem z mówieniem swoim kobietom, że są piękne, to zacznijcie mówić. Czy to jest żona, czy to jest córka, naprawdę efekt przerośnie wasze oczekiwania. Pod warunkiem, że za tymi słowami będą też szły czyny. Kobiety są jednak mądre. Panie doktorze, tutaj jeśli chodzi też jeszcze o te relacje wprowadzania jeszcze cały czas, ten wątek się chce zostawić przy tym wątku, chłopaka w świat dorosłości, nasza codzienność, tego typu jakieś takie męskie zajęcia, takie tak wejścia, nie wiem, wspólny warsztat, majsterkowanie, tak, wyjście na ryby. To są też te momenty, które są takimi momentami inicjacyjnymi dla chłopca? To są te momenty i tutaj napotykamy na trudność. Zresztą sam się z nią spotykam, bo na przykład moja praca to jest siedzenie przy komputerze bądź rozmawianie z ludźmi i wtedy dzieci nie mogą tego widzieć, kiedy to jest relacja terapeutyczna. Prawda? Wobec czego zadaniem na przykład bezpośrednio dla mnie jest to, żeby spędzać czas z tymi dziećmi. To niekoniecznie musi być jakaś konkretna praca, ale no nie wiem, zależy jak konkretną rozumiemy. Posprzątanie w ogródku, wspólne na przykład ścięcie trawy. Ja myślę sobie, w moim przypadku jest tak, jednego mojego syna, że to ja już się uczę technicznych rzeczy od niego. I kiedy podejdę do niego i powiem, słuchaj, no faktycznie dobrze to robisz, popróbujmy zrobić to razem, albo pokaż mi, jak to robisz, no to już jest właściwie coś, co też sprawia, że on się czuje taki nobilitowany. Ale często nie trzeba dużo. Wspólny wyjazd gdzieś, wspólny spacer, gdzie rzeczywiście może ten rodzic z dzieckiem sobie porozmawiać. Czas, dać czas. Tak, dać czas. Panie doktorze, drodzy państwo, tu musimy postawić kropkę w tej naszej pierwszej części rozmów niedokończonych z naszym gościem, którym jest dzisiaj pan doktor habilitowany Krzysztof Pilarz, psychoterapeuta i teolog biblijny. A mówimy, drodzy państwo, o męskości i kobiecości jako o wyzwaniach społecznych i pedagogicznych. Zapraszam, aby być z nami w Radiu Maryja, słuchać nas od 21.30 dzisiaj, a więc za 2 godziny zapraszam, aby włączyć się radioodbiorniki i ten temat będziemy kontynuować i wraz, mamy nadzieję, z państwa licznym udziałem, czego sobie bardzo byśmy życzyli, panie doktorze. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy za tę pierwszą część, tutaj za przybycie do naszego studia i za rozmowy. I mówimy sobie do usłyszenia. Kłaniam się państwu serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze.